Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh Marek Maleńczuk melduje poczty sztandarowej i pododdział na uroczystym apelu z okazji setnej rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach oraz uroczystym święceniu samochodu pożarniczego OSP Swory. Przegląd. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów z naszej jednostki minutą ciszy. Proszę delegację o udanie się na cmentarz parafialny, złożenie kwiatów i zapalenia zniczy w symbolicznym miejscu celem uczczenia pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wartę. O odczytanie monografii proszę druhnę Monikę Kiryluk i druha Mariusza Semeryło. Wielcy ludzie, monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach. Wielcy ludzie są na świecie. Tak się w życiu jakoś składa. Jeśli tylko słuchać chcecie, opowie wam o nich nasza ballada. Tyle czasu upłynęło. Odkąd w Sworach Straszna stała, to już aż 100 lat minęło. A początki takie miała. Dwóch ważnych ludzi usiadło. Wójt Melaniuk i Górski, sekretarz jego. I na taki pomysł wpadło, by w Sworach zrobić coś dobrego. W 21 to było. Jaką radość ludność miała, wszystkim było bardzo miło. Ochotnicza straż powstała. W czynie społecznym pracowano. Rok później drewniana remiza stała. Spinalnię i suszarnię węży zbudowano, a straż ciągle się rozwijała. I mimo, że wszystko z siebie dawali, pożarów było w tym czasie masę. Wozem żelaznym do nich jechali, pokonując często długą trasę. W 25 mianowano na naczelnika Józefa Żyluka. Po roku Mikołaja Kozłowskiego wybrano, bo pełnić tę funkcję to nie lada sztuka. Zmieniono władzę w 35. Konstanty Łochina stoi na czele. Józef naumił w 39. Wybucha wojna, a celów tak wiele. Dzielny naczelnik aresztowany. Przyszło gestapo, siłą zabrało. I w Oświęcimiu zamordowany. A wśród strażaków wtedy zawrzało. Nie zapomnieli, że są Polakami. I z okupantem dzielnie walczyli. Zasłynęli bohaterskimi czynami, dla społeczeństwa ostoją byli. Wojenne akcje, tajne zebrania, pomoc w wypadkach i ratowanie. To tylko niektóre ich działania w walce mieszkańców o przetrwanie.
Minęła wojna, a straszna była. Ciężko, ale dalej żyć trzeba. Straż do obowiązków swoich wróciła, w hołdzie dla tych, co poszli do nieba. W 48 remizę otwarto. Pracy dużo, ciężko było, ale naprawdę było warto. Teraz dopiero się wiele zmieniło. I zaraz potem wielkie zdziwienie. Wóz z demobilu wojskowego. Na stanie strażnicy nowe mienie. Można więc jechać do pożaru wielkiego. I zaczęto profilaktyczne działania z wizytą u gospodarza niejednego. Kontrolę domostw tak rozwinięto, że w 60. latach nie było pożaru żadnego. W 62. suszarnię zbudowano. Wielka akcja, czyn społeczny. Jeszcze do tego basen wykopano, który wiadomo był bardzo konieczny. W 70 roku niespodzianka miła, wielka do pracy była chęć. Gmina samochód ZIS 150 zakupiła, a w 75 jeszcze lepszy, Star 25. Nowe auto szybko spełniło swe zadanie. W Sforach za rok smutne zdarzenie było. Strażacy stanęli przed wielkim wyzwaniem, bo wiele budynków się wtedy spaliło. 9 godzin akcja trwała. 34 jednostki były. Straż bohatersko wieś ratowała. O 19 pożar ugasiły. Znowu strażakom marzy się remiza nowa. Piękna, murowana. Ambitni chłopcy. Nie spełnia zadania starej odnowa. A więc koledzy, bierzmy się do pracy. Zakupiono działkę, a wszelkie starania, wiadomo, dość długo trwały. Tak wiele pracy podczas budowania, ale efekt naprawdę był wspaniały. Były to lata 80. Brak materiałów, różne problemy. Czyn społeczny, lecz fundusze skąpe, co wszyscy dzisiaj dobrze rozumiemy. W 86 ważny fakt nastąpił. Komitet Ludowy szybko powołano. No i może ktoś tam jeszcze wątpił, ale w 92 remizo Świetlicę oddano. Aktywnych w budowie było wielu ludzi. Henryk Małachwiejczuk, wówczas prezes straży. Stanisław Łochina, przewodniczący komitetu, się trudził. Oraz pułkownik Tadeusz Bulicz. O remizie marzył. W 75 straż nowe auto dostała. 6 lat później jeszcze lepsze otrzymała. I wtedy również swój nowy zarząd powołała. A naczelnikiem Stanisława Sawczuka mianowała. Po 3 latach znów we władzach zmiana. Na prezesa Stanisława Gromadzkiego wybrano. A funkcja naczelnika Jarkowi Sawczukowi dana. Więc aktywnie do nowych zadań się szykowano. Działania gospodarcze, organizacyjne, prewencyjne, propagandowe i gaśnicze. Wszystko to było ważne i pilne. Przy czym też współzawodnictwo i sprawy ratownicze. I nastąpiło trzecie tysiąclecie. I wtedy nowy zarząd ustalono, w którym wszystkich członków, jak wiecie, we władzach strażackich zmieniono. 10 lat rządzenie trwało prezesa Zdzisława Łazowskiego. 3 pozostałych członków też się utrzymało poprzez poparcie i wybór ludu sforskiego. Należy im się wielkie uznanie. Waldemarowi Kroszka, naczelnikowi, Zbyszkowi Jaszczukowi za kasy pilnowanie i Leszkowi Stefańskiemu, sekretarzowi. W 2011 roku znowu wybory. Prezesem straży Zbych Łochina. Oj, działo się w OSP Sfory, bo mądry i sprytny to chłopina.
Tomek Czemierowski naczelnik. Innych nie zmienili. Więc nadal aktywnie wszyscy pracowali i dla całej wioski tak dużo zrobili. A Sforską Straż sukcesywnie rozwijali. 68 członków OSP to była duma Sfór, moi mili. Dziś każdy mieszkaniec doskonale wie, jak wiele strażacy wówczas zrobili. Szkoła strażakom bardzo dziękuję. Za młodzieżową drużynę pożarniczą. Za to, jak straż na rzecz dzieci pracuje. Ich zasługi najwięksi matematycy nie zliczą. Jak żyć bezpiecznie? Jak ratować ludzi? Znać pracę strażaka, zdrowo żyć. Naczelnik Waldek Kroszka tyle lat się trudził, by rozwijać młodzież, dla nich wzorem być. A do turnieju wiedzy pożarniczej nasza szkoła co roku przystępuje. I przy wsparciu Straży Ochotniczej wysokie miejsca zawsze zajmuje. Druhna Monika Kiryluk młodzieżówką się opiekuje. To dzięki niej dzieciaki smak zwycięstwa znają, bo do zawodów sportowo-pożarniczych przygotowuje, a inni druhowie z OSP jej w tym zawsze pomagają. Sforskie OSP wiele zadań ma. Jest aktywna, wielkie akcje inicjuje. O bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie dba, ale również w zakresie innych celów pracuje. A na przykład staw miejscowy, zaniedbany łużyk nasz. Wzięli się do jego odnowy i wnet piękny zbiornik masz. Tylu ludzi w tym uczestniczyło, a pieniądze skąd? Straż znalazła. I naprawdę warto było zadbać o ten łużyk nasz. Czy to strażackie zadanie, by o czas wolny dzieci dbać? I tu się należy uznanie, bo w tym kierunku chcieli pracować. Piękny efekt, pracownia komputerowa. Sporo wysiłku i zaangażowania. Wnet jednak w klubie była gotowa. Tak się skończyły strażackie starania. W 2013 straż też nie próżnuje. Kapliczka Floriana jej się marzy. Nikt więc pracy nie żałuje. Dziś jest przy remizie miejsce kultu patrona straży. W centrum Sfór ważny pomnik kiedyś stał. Wzniesiony w 10. rocznicę niepodległości. Ktoś kiedyś inne miejsce mu dał i obiekt historyczny przy remizie zagościł. Z pomysłem wyszli nasi druhowie, by pomnik wrócił, gdzie miejsce jego. Ustawili go tam, gdzie ich przodkowie, bo w Sforach nie ma nic cenniejszego. Zagospodarowali teren wokół niego, by godnie czcić święto niepodległości, by uczyć tu Polaka małego do swojej ojczyzny prawdziwej miłości. I tak w listopadzie roku każdego zbiera się wieś cała tłumnie i dzieje się coś nadzwyczajnego. A jestem Polakiem, dla wszystkich brzmi dumnie. Serca łączą się siły, szkoła i straż wszystkich gości. Dzwony kościelne zawsze wtedy biły, bo to nasze święto niepodległości. Potem święto większej rangi nabrało. Uroczystość gminną się stała. I choć zadań w tym względzie było niemało, to straż nad wszystkim nadal czuwała. Nowe władze nastają w 2016 roku. Prezesem Michał Kroszka wybrany. Michał Walczuk naczelnikiem u jego boku, a plan ambitny był realizowany. Damian Stefański sekretarzem straży. A Zbych Jaszczuk nadal ma kasy pilnować. A młodemu zarządowi tak bardzo się marzy, by dzieci i młodzież jeszcze bardziej aktywować. No i ruszyła strażacka machina ze swą działalnością na rzecz szkoły. Straż pierwszej pomocy uczyć zaczyna i
do zawodów pożarniczych tworzy zespoły. Przez 3 lata aktywnie działali młodzi druhowie ze Straży Ochotniczej. Uczniów ze szkoły przygotowali co roku do turnieju wiedzy pożarniczej. Były pokazy, filmy, rozmowy, zabawy, konkursy i prezentacje, a każdy uczeń był chętny i gotowy, by włączyć się w taką strażacką akcję. A zasłużony druh Zbigniew Płochina awansował w tym czasie do oddziału gminnego i tam w 2016 działać zaczyna jako wiceprezes zarządu nowego. W 2019 znowu w Straży Zmiany. Na walnym zebraniu członków zarządu wyłoniono na prezesa Dariusz Gromadzki został powołany i Tomasza Czemierowskiego naczelnikiem ustalono. Skarbnik Zbych Jaszczuk nadal pozostaje, lecz zmienił się sekretarz. I tu zaskoczenie. Funkcję tę pierwszy raz kobieta dostaje. Bożena Sawczuk. Czy budzi zdziwienie? Nikogo to nie dziwi. Nikt nie protestuje. Każdy mieszkaniec ją dobrze zna. Aktywnie na rzecz wsi tak długo pracuje i odznaczenia za zasługi w OSP ma. W 2020 zarząd aktywnie działa i razem z OSP Cełujki akcję podejmuje. Wymiany kapliczki przy plebanii to sprawa niemała, lecz dzięki strażakom stoi nowa i oczy raduje. Lecz na tym nie koniec. Sztandar odnowiono. Stary był zniszczony, po prostu wiekowy. Więc w tak ważnej sprawie wszystko zrobiono, by znak rozpoznawczy OSP Sfory był jak nowy. W tym samym roku niespodzianka niemała, która była marzeniem druhów od dawna. Nowe auto ratowniczo-gaśnicze straż pozyskała, więc jednostka jest teraz jeszcze bardziej sprawna. Stary samochód kolegom z Cełujek przekazali, by chłopaki na akcji nim jeździli, by zawsze nad bezpieczeństwem wsi czuwali i z każdym pożarem sprawnie walczyli. Plac przed remizą czekała odnowa. To był priorytet. Kolejna potrzeba. Do ułożenia kostka bukowa. Wzięto się do pracy. Jak trzeba, to trzeba. A na stulecie jednostki istnienia akcję charytatywną we wsi ogłoszono. Co jak co, ale wrażliwość druhów się nie zmienia. Więc honorową zbiórkę krwi przeprowadzono. A oprócz tego ciągle praca podstawowa. Gaszenie pożarów, powódź, ratowanie. Bo nasza straż jest zawsze gotowa. Należy jej się wielkie uznanie. Nie obce druhom tradycje, zwyczaje. Mieszkańcom zawsze dobry przykład dają. Na przykład w Boże Ciało straż z honorem staje. A w Wielkanoc przy grobie Jezusa wartę trzymają. Uczą patriotyzmu postawą swoją. Poświęcają się, wszystko robią dla ludzi. Walczą z żywiołem, niczego się nie boją. A każdy z nich to dla nas się trudzi. Wielcy ludzie są na świecie. Tak się w życiu jakoś składa. Posłuchaliście i wiecie. Właśnie o nich ta ballada. Jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sforach jest najbardziej sprzyjającą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i refleksji, a także świętowania. 100 lat. Więc cofnijmy się zatem myślą wstecz, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych poprzedników, naszych ojców, naszych braci w służbie i w walce z żywiołem dla dobra całej społeczności, nie tylko naszej gminy, ale wszystkich. Wspominamy tę działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystości, a położyli
ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Wspominamy również dlatego, by ze efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład, siłę do rozwoju zadań, jakie na nas czekają. Kto był bezpośrednim inicjatorem powstania tej jednostki, usłyszeliśmy w monografii. Bardzo ciekawie zaprezentowana monografia. Wstępowali w jej szeregi ochotnicy, którzy, jak mówił wtedy statut, cieszyli się nieposzlakowaną opinią oraz fizycznymi uzdolnieniami. Ale w straży byli też od początku honorowi członkowie wspierający w różny sposób straż. Dzisiaj ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnej gminy. Od tego momentu jednostki ochotniczej straży pożarnych zmieniły się nie do poznania. Począwszy od specjalistycznego wyposażenia, nowoczesnych samochodów, do remis strażackich włącznie. Jak się zmieniają nasze jednostki OSP? Usłyszeliście Państwo na własne uszy podczas monografii tej jednostki. Park maszynowy, samochodowy i nowoczesny sprzęt we wszystkich OSP odnowiony. Na stan przybyły nam dwa nowe samochody. Każdy o wartości około 1 miliona złotych. W gminie 12 jednostek OSP, wszystkie samochodowe. Wszyscy gotowi do akcji. Ceremonia przekazania na stan do OSP Sfory samochodu nowego niebawem. Będziemy święcić jeden z nich. Druhowie, być strażakiem to zaszczyt. Budujące jest także to, że społeczeństwo ufa strażakom. Straż cieszy się dobrym uznaniem, a wzajemne zrozumienie i dobra współpraca z Radą Gminy, poparcie i uznanie środowiska dla działań strażaków to model naszych wszystkich 12 ochotniczych straży pożarnych. Racje i potrzeby straży są bardzo wyraźne i wychodzą naprzeciw najważniejszym wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym. W czasach tam współczesnych na strażakach, ochotnikach spoczywają również inne nieznane wcześniej obowiązki. Nie tylko pożary, ale wszelkie zdarzenia losowe. I chlubą ochotniczej straży pożarnych także jest wiekowa historia, a w niej trwające latami różnorodne działania od ratowania ludzi, mienia, ale też krzywiące oświatę i kulturę. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wyobrażam sobie uroczystości gminnych czy kościelnych bez strażaków. Wielu druhów osiągnięcia pokoleń potrafi wzbogacać i dzisiaj. Są wzorem dla innych. Powiem tak. Jakaś niewidzialna siła kieruje strażaków tam, gdzie mogą czuć się potrzebni, gdzie mogą wyciągnąć dłoni do potrzebujących pomocy. Strażacy zawsze byli wrażliwi na krzywdę ludzką, na biedę, która stała się dotkliwa i bolesna dla wielu ludzi. Korzystając z tej uroczystej chwili, chciałbym bardzo gorąco po raz kolejny podziękować strażakom ochotnikom za ich dzielną postawę, sprawność oraz gotowość do wypełniania nowych, trudnych zadań.
Gratuluję i dziękuję, koledzy druhowie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich działaczy oraz sympatyków tej jednostki, jubilatki oraz wszystkich jednostek. Życzę dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym. Niech wasza odpowiedzialna służba przynosi wam, druhowie, dużo osobistej satysfakcji, ale też powodów do dumy. Ile wyjazdów, tyle powrotów. Wszystkiego dobrego. Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3x28 wodno-pianowy wykonany przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu samochodu ciężarowego marki Renault D16. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prosimy Cię za pośrednictwem świętych Twoich, świętego Floriana, patrona strażaków, świętego Krzysztofa, patrona kierowców oraz wszystkich podróżujących. Niech Bóg Wszechmogący oddala od Was wszelkie przeciwności i udzieli Wam swoich darów. Niech za wstawicę świętego Floriana Męczennika Bóg Was błogosławi i wynagrodzi wszelką pomoc, jaką niesiecie bliźnim zagrożonym wszelkim niebezpieczeństwem. Niech Bóg darzy was zdrowiem i pokojem oraz niech błogosławi trudy waszej strażackiej służby. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Sztandar jednostki OSP Sfory przeszedł renowację w roku 2020 i zostanie odznaczony złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz uhonorowany pamiątkowymi gwoźdźmi z okazji stulecia istnienia jednostki. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego, uchwałą numer 189/48/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach złoty znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku odznaczam Ochotniczą Straż Pożarną w Sworach złotym znakiem Związku. Gratuluję Wam tego wysokiego odznaczenia i życzę dalszej skutecznej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego uchwałą nr 9/2021 z dnia
29 marca 2021 roku nadało złoty medal za zasługi dla pożarnictwa Druchom. Jacek Jaszczuk, syn Stanisława. Zenon Więckowski, syn Wojciecha. Mirosław Gierełow, syn Wiesława. Stanisław Sawczuk, syn Józefa. Tadeusz Gierełow, syn Władysława. Zbigniew Łochina, syn Stanisława. Marcin Łochina, syn Zbigniewa. Czesław Kroszka, syn Bolesława. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa Druchom. Krzysztof Sęczyk, syn Antoniego. Sławomir Gierełow, syn Wiesława. Mateusz Gromadzki, syn Tadeusza. Tomasz Czemierowski, syn Józefa. Hubert Skrzypczak, syn Henryka. Ryszard Olesiejuk, syn Mikołaja. Robert Janczuk, syn Franciszka. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa Druchnie. Bożena Sawczuk, córka Lecha, Druchom. Leszek Olesiejuk, syn Stanisława. Michał Kroszka, syn Dariusza. Grzegorz Kusznerów, syn Waldemara. Damian Stefański, syn Lecha. Odznakę honorową zasłużony strażak powiatu bielskiego. Druchnie Monika Kiryluk, córka Tadeusza. I druchowi Waldemar Kroszka, syn Antoniego. Odznakę strażak wzorowy Druchom. Adam Gromadzki, syn Stefana. Krzysztof Gryta, syn Edwarda. Dariusz Makarewicz, syn Eugeniusza. Mateusz Gryta, syn Krzysztofa. Mariusz Semeryło, syn Henryka. Odznakę za wysługę lat Druchom. Za 60 lat druh Franciszek Chodun, syn Bronisława. Druh Stanisław Sawczuk, syn Józefa. Za 50 lat Edward Gryta, syn Bronisława. Mariusz Kasjaniu, syn Karola. Henryk Mironiu, syn Kazimierza. Mariusz Gromadzki, syn Franciszka. Za 45 lat Krzysztof Kroszka, syn Kazimierza. Tadeusz Panasiu, syn Kostka. Antoni Panasiu, syn Stanisława. Za 40 lat druh Aleksander Gromadzki, syn Stanisława. Za 30 lat Marian Burda, syn Mieczysława. Stanisław Gromadzki, syn Henryka. Zbigniew Jaszczuk, syn Stanisława. Jacek Jaszczuk, syn Stanisława. Krzysztof Kolanowski, syn Jana. Dariusz Kroszka, syn Antoniego. Jacek Kroszka, syn Antoniego. Tadeusz Panasiu, syn Stanisława. Krzysztof Skolimowski, syn Ryszarda. Leszek Stefański, syn Franciszka. I za 25 lat służby Roman Gromadzki, syn Stanisława. Marcin Gromadzki, syn Stanisława. Czesław Kroszka, syn Bolesława. Zdzisław Ławzowski, syn Stanisława. Srebrną odznakę młodzieżowa drużyna pożarnicza. Maciej
Przemierowski, syn Tomasza. Jacek Gryta, syn Krzysztofa. Brązową odznakę młodzieżowa drużyna pożarnicza. Druhną Oliwia Chomiuk, córka Marka. Sylwia Czemierowska, córka Tomasza. I druhą Wojciech Baczkura, syn Romana. Sebastian Krasucki, syn Waldemara. Michał Gruchowski, syn Mariana. Łukasz Janczuk, syn Roberta. Adam Kasjaniuk, syn Krzysztofa. Dawid Jaszczuk, syn Tomasza. Panie prezesie, słowa są ulotne, a czasami zapisane na tym wody. Pan pozwolę sobie dzisiejszym w ramach obchodów stulecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach za wieloletnią pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska, za służbę dla ludzi i ojczyzny oraz współpracę z Bialskim Batalionem Polskich Drużyn Strzeleckich imieniem księdza generała Stanisława Brzuski nadaje niżej wymienionym druhom odznaczenia. Krzyż pierwszej kompanii kadrowej druhowi prezesowi Dariuszowi Gromadzkiemu oraz druhowi Zbigniewowi Łochina. Medale za zasługi dla Bielskiego Batalionu Polskiej Drużyny Strzeleckiej druhowi Zbigniewowi Jaszczukowi, druhowi Hubertowi Skrzypczakowi, druhowi Romanowi Gromadzkiemu. Swoim, jak również pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej gratuluję tak wspaniałego jubileuszu. Życzę wszelkiej pomyślności i wytrwałości w tak trudnej służbie. I Florian, niech Was strzeże. Życzymy, by służba była źródłem satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku w myśl słów. Bogu na chwałę, ojczyźnie w potrzebie, bliźniemu na ratunek. Społeczne Szkoły Podstawowej w Słowie. Różne piękne życzenia. No ale jest dzisiaj taki dzień, że życzenia trzeba przyjmować. Drodzy rycerze Floriana, jesteście zawsze pierwsi tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie. Dobytek lub środowisko. Dziękujemy Wam za każdy dzień strażackiej służby, za stałą gotowość do niesienia pomocy innym, za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Z okazji jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sworach życzymy Wam, by strażacka służba była dla Was źródłem zadowolenia i satysfakcji oraz powodem do dumy. Życzymy również, aby wszystkie akcje ratowniczo-pożarnicze kończyły się szczęśliwym powrotem do domu, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennych działaniach. Koło gospodyń wiejskich w Sforach, baby gotowe na wszystko. Dziękujemy również, bardzo piękne życzenia. Wszystkim, którzy odznaczyli nas, pragnę serdecznie podziękować za docenienie naszego trudu w dokonaniach i krzewieniu ochrony przeciwpożarowej. Zarząd OSP Sfory podjął decyzję o wybiciu okolicznościowego medalu w związku z jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Wzór medalu został wyłoniony w ramach konkursu przeprowadzonego wśród uczniów szkoły podstawowej w Sforach. Zwyciężczynią konkursu i autorką projektu jest Michalina Chodun, uczennica trzeciej klasy.